Cześć, siemanko, witajcie, witam was ze żniw 29 lipca roku wiadomego. Zobaczcie, działam w pszenicy i już tyle mam wykoszone, a jest to tutaj akurat asory. No paliwo drogie, tu leci wszystko. Po 7 zł ponad. A słuchajcie, na jutro nadają według prognoz, pewnie może u nas tyle nie spadnie, ale 30 chyba 2 litry, a w niedzielę 63. To by było 100 litrów. Akuratnie wchodzimy do góry, zajrzeć. Sypie. Zejdę, bo będzie się na mnie kurzyło. Będziemy tak widzieć, bizonisko sypie. Kacper u siebie dzisiaj belki wozi, bo widziałem po drodze. To siedzieliśmy wtedy z Olą, awatar z Arabelą. Usypało w granicach 5 ton wiosenna. No to uważam, że jest to wynik niezły. Tym bardziej, że ona była dość rzadko siana, bo tam trawa. Pokażę wam tą trawę jeszcze. Pewnie w dalszej części vloga. Jak to wygląda. A... mokę mam już wymłóconą. Mokka sypała w granicach 7 ton. No niestety jest taki rok, jaki jest i tam szału jakiegoś tam nie będzie. Producent, który był najpóźniej siany bezorkowo, dał gdzieś, liczę, 6600. Czyli poniżej siódemki. A na tym samym polu 2 lata temu dał chyba dychę, z tego co pamiętam, 3 lata temu. No, no ale taki rok jest, jaki rok, i nawozy takie jakie są, nie? Także do jęczmienia powiedziałem, że będzie wszystkim daleko. Corrado koło ton 7. Liborius przez mój błąd 6,5-6700, ale powyżej 6 to 6,5 tony. Zobaczymy, jak wyjdzie asory. Na razie no, ciężko jest powiedzieć, bo jest już duży kawałek, ten 5 hektarów. Umuciliśmy już z niego 2, 5. Już jest 7 zbiorników stąd umucone, nie domek? No dodajcie. Bo tam pierwszy co przedczoraj, co była nie, dość mało wilgotna. Teraz jeden to jest 2 i 5 przywiozłem teraz, to jest 7 zbiorników już jest. Już jest, nie? A ile będzie finalnie, to wam później powiem. Tu sporo jeszcze zostało. O, ryk bizona. Właśnie długo strasznie, nie to, że długo strasznie, tylko bardzo dobrze ją trzymał zabieg grzybowy, te dwójka, nie, bo jeszcze długo była zielona, kurde, fajnie. Pierwszy to wiem, że był Empartis i Flexity, a drugie, kurczę, zapomniałem, jak się nazywał ten środek, też Basfoski, przypomnę sobie, wstawimy z Kacprem. Naprawdę w tym roku fajnie to trzymało i ta ochrona była na tyle dobra, że... No Patryk powiedział, że co, że białko jest w granicach 15, gęstość 88, nie? Czyli te parametry są naprawdę, naprawdę fajne w tym roku. Zobaczymy, co z tym deszczem jutro. Luj nie może? Żeby nie pływali. Ja mam dzisiaj męża, aleluja, aleluja. Aleluja. Pozdrawiamy pryszcza Luja. O, pryszcza Luja. Pozdrow dla kumatych. Tak, to jest mistrz pryszcz. Tak jest. Jak jego ekscelencja pryszcz. Ekscelencja, zbliżajmy. Tak jest, zachowujmy tytuły. Także tutaj, no tam jeszcze... Jeszcze sporo zostało. Zobaczymy, ile dzisiaj uda nam się zdziałać. Najciekawsze, najgorsze czy najlepsze, nie wiadomo jak to określić, jest to, że kipniemy tą przyczepę na magazyn i trzeba podgarniać, a to trzeba tu przyjechać przez... po zboże, to albo przyciągniemy przyczepę i pojedziemy sobie podgarniać. Niech ojciec smuci, tak, tak. A my sobie na magazynie wam nakręcę, jak podgarniamy, żeby później udało się coś
wywrócić, bo nie wiem, czy mnie... No tą jedną przyczepę sobie wożę. Kuzyn wziął, pożyczył tej mniejszej. I co? I teraz sytuacja jest tego rodzaju, że ważę tą jedną, kipuję do tyłu. Najlepiej, najbardziej mi pasuje ona też jakby. Najwygodniej tam jest. Na podgarniamy, że jedną jeszcze wysypiemy. Ale myślę, że jeszcze będzie jeszcze jedna i jeszcze albo jedna, albo przynajmniej 3/4, te czam połowę. I to będzie kłopot. I wtedy albo na tą sztywną Michała i później ręcznie się z was zrzuci jakoś na górę. Łódka jedzie. Podjedź, nasypiemy ci po 2000. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzach, po ile pszenica będzie w styczniu. Ja obstawiam, że nie będzie więcej jak 1700. No to się wydaje. 1600, 1700. To jest max. Na dzień dzisiejszy dostałem od Patryka też SMS-a. Cena tam wzrosła, pszenica chyba, konsumpcja 1500, u nas 1556, coś w tym stylu netto, a 1346 chyba paszówka, z tego co kojarzę, co pamiętam, jeszcze dobrze pamiętam oczywiście. Widzę w tle zachodzącego słońca. Najgorsze, że nie miałem czasu przez te żniwa się wziąć, słuchajcie, za listę tych osób, które zwyciężyły w konkursie. Ja mam to zapisane już na kartce, wiem, kto to wygrał. Nie pamiętam nazwisko, imię jako nick. Jakoś zeszły rok, pamiętam, obył się bez jakichś ważniejszych awarii. A w tym roku, słuchajcie, no czasu brakło, żeby tam kamerę wszędzie brać, a szkoda. My mieliśmy przed sezonem pas 2940, który idzie na odrzutnik, napęd cały główny z silnika. I po 10 hektarach pas nam aż się owinął na całej szajbie. Pęk, jakby ktoś go nożem uciął. Popsuł jeszcze pas 3000, czy on tam 300, czy 3HB 300. Bo go poharatał, też założyliśmy przy okazji. Nowy pas poszedł na napęd podsiewacza. No i co, pomucił chwilę, tam pomucił ile z... Trochę się okazało, że nie podnosi headera. Diagnoza padła na pompę, w sumie pospieszna, wiadomo, człowiek zależy na żniwa, że pewnie gdzieś tam pas, trącił tę pompę, pompa gdzieś tam wcześniej cieknął olej, słuchajcie, w zeszłym roku, mimo że gdzieś tam na pusto trochę chodziła. Pojechaliśmy, bo była godzina późna, która nie pozwoliła nam jechać gdzieś do Gromy, do znajomego na szrot, który ma szrot bizonów, dał nam dobrą niby pompę, założyliśmy, no kosił jeszcze tego dnia hektar, ale... Ale to było, podnosił coś na słabo jeszcze. Ojciec mi, ja tak nie będę kosił, jak nie zrobisz. Następnego dnia pojechałem do Agromy, kupiłem nową pompę, 730 zł. 10 zł upustu co ja dostałem. Grubo. Słuchajcie, i założyliśmy nową pompę, co się okazało, że ona nawet gorzej praktycznie daje od tej z tej szrotu. Co jest grane. Dobrze, że kuzyn Michał przyjechał, pozdrawiam Michała. I powiedział też, że albo ta kostka, która jest pod spodem, kojarzycie na pewno w bizonie, albo taki zawór, który jest za dwójką rozdzielaczem z tyłu. No i okazało się, że ten zawór się zaciął i przelewał, na przelew wszystko szło. Także teraz mam pomp, a pomp dobrych wszystkich na kilka lat. Nie wiem, czy ten bizon tyle przeżyje. Także tak, no i co? Takie drobne, tam coś się odkręciło przy tym, co się buja, kosa, szarpaczu, czy szarpaku, czy nawet to się nazywa. To też taka awaria. To takie, ale był sezon na przykład, że nic nie dotknęliśmy, że chodził sobie tam wszystkie te hektary. Pomimo, że on tam swoje lata ma i... Daje radę. Na tyle hektarów, co zburza tam sieje kolegi Mucy, no to nie wiem, to bym musiał... teraz kup za 700 tysięcy, minimum jakiś... O, bąk, teraz mnie goń. Za 700 tysięcy kombajn, no to... pomyłka chyba jakoś. W tym roku będę też chciał... Na pewno Asory zasieję. Jakąś nową chyba Liberię i zobaczymy, zaprawimy to Systivą z BASF-u, bo akurat Wronkowski tym zaprawia. Słyszę opinię, że jest bardzo dobry efekt tego. Sam się przekonam. Na pewno jakiś jęczmień zimowy, no bo jęczmień jest ten, na razie tą rośliną zachwycony. No szkoda, że on nie chodzi jak patyka klas, nie? No ale ma swój urok. No, ale jest urok właśnie, to nie chodzi o technologię. Słuchajcie, lecimy sobie z pełną przyczepką, więc zbiorników, czubaty. Do magazynu.
ciężko się zmieścić, ale jakoś da się radę. Jak widzicie, mam założony kawałek nowego asfaltu do siebie. Niesamowite rzeczy. W kryzysie. A niestety tylko do poletek, jak ktoś pamięta. Ci, co byli, może pamiętają. Tu się zaczynały poletka dwa razy. Mamy tylko dotąd założone. I oczywiście jeszcze musimy 20 litrów do bidona z tąkiem paliwa dostarczyć, bo nam braknie, żeby kolejną przyczepę umucić. Ładnie sypie asory, ładnie, naprawdę ładnie. Ile będzie, nie wiem. No na pewno nie będzie 8, nie w tym roku. No generalnie takie przyczepy, słuchajcie, jak wożę na skup, to gdzieś jest 9400, 9500 w maksie, 9350, zależy od roku, nie? A jak widzicie, tu już wambelki poprasowane na polu. Jak popada, to będę miał co robić. Kurde, węgla, żebym miał taką całą przyczepę. To bym se pojechał do Stegny. Stegna, 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 Stegna. O. Tomek się od bąków obgania. Dobra, zwolnimy. Jesteśmy już na gwiazdku. Tomek, a tamte są otwarte czy zamknięte? No. No. Bez podgarnięcia teraz się nie obędzie więcej, że mogę namucić tą przyczepę kolejną i Michała tą sztywną, bo swoją wywrotkę pożyczyłem Michałowi drugą. Wziąłem się za wymianę piersi w Pługu, już jedna strona wymieniona. Zdecydowali dłużej mucić, do tego pozostałem i Michała sztywna przyczepa, żeby przed jutrzejszym deszczem. No zobaczymy, ale chyba tylko tą namucimy, to też nie ma co. Moknie to i wyschnie i mówi się trudno. Ciach, redukcja. O, trzeba napęd zarzucić. Tu się wszystko rozrzuci na cały ten. Bez podgarnięcia się nie obędzie. Tu światełko włączymy. Widzicie, sporo tu już tego jest. Gazy albo podsłonie, zaraz będziemy się ślizgać. Przejdzie? Dupa? Przejdzie. Dobrze, gitara. Do tyłu też włączymy. No, jesteśmy tutaj na stole. I teraz będziemy cofać. Pozabieraj tamto. To się nam ładnie rozciągnie, zobaczysz. No to na pewno. Tam na górze też wszystko zboże, zobaczcie, jęczmień przeżyto. Tam cały ten szpicherek w środku też już. Się ostro wybija się tutaj. Tu jest taka słoma, bo tu sobie słomę na paszowozu składuje. Musimy to trochę zmienić. Ciach. Nam na socha nie zaszło tam. Pod lekkim kątem musi iść. Ale nie mogę pod za dużym kątem tego zrobić. Bo tam już jest, zobaczcie,
tam już jest. Będziemy mieli kłopot z wyjechaniem, trzeba będzie dużo manewrować. Ale Tomek, muszę poprawić, bo jak podniosę, to nie wyjadę przez tą sochę. Muszę naprostować bardziej. Kipujemy, to nam poleci aż w sam wjazd, cholera. Jutro weźmiemy tura, będziemy podgarniać. Co poradzę? Nic. Na zewnątrz nie wyleci, co? O chole, uważaj, chyba zleciało, co? A trzeba ci tam radę opuścić. A, gówno. Gówno. Aha. Teraz będzie problem. Bo nie wiem, czy cofnę. Teraz nie mogę włączyć. Nie mogę cofnąć. Aha. No i jest problem, panie. I to poważny. Nie przypuściłem, że aż tyle tego będzie. I nie możemy teraz opuścić, bo jest za blisko. Cholera jasna. Trzeba będzie chyba odpiąć, Tomek. I na miejscu ją na stojąco przekręcimy, bo to jest pusta już. I w tamtą stronę na miejscu musimy zrobić, nie? Nic nie zrobimy inaczej. Może jak mocno na miejscu, to może. Może się wywinie. Ale też może, wiesz, zachodzić narożnikiem lampy, żeby nie stłuc, nie? Ale to ją uniosę wyżej, wiesz? Potrzebuję ekipę, ja da radę. Uniosę ją wyżej i wtedy przejdzie. No. Może jakoś wepnie ta ekipa. Bo uniosę wyżej, wtedy będzie miała więcej miejsca. A tam do tamtej sochy tyłem ma luz. Powinno być ok. Co nie znaczy, że będzie. Spróbuj kipę wpiąć. Dobra, jest. Okej, okay. Tomek, spróbuję dać ją do góry. Maxa, to żeby miał więcej miejsca, żeby miał i byś patrzył. Pusta jest, to się nie powinna przewrócić, a nic nie powinno działać. Dobra, dosyć. Patrz delikatnie, co się dzieje, czy przechodzi. Będzie ok? Będzie. To się będzie podrzucać. Dobra, mogę opuszczać? Tak, opuszczać. Gdzie sposobem? To i chłop napierdzielił mi portki jak kalesony. Jeszcze coś jest? No dajemy. Jutro turem wszystko heja do przodu. Wysypany cały wjazd po środku. Sporo jeszcze do podrzuci się. Zobaczycie jutro. Dobra, jesteś nasza chyba. Witam was 3 sierpnia. Myślę, że to pójdzie w tym vlogu co kombajnowanie. Bo troszeczkę zgoła inna praca, jak widzicie w lusterku. Z tyłu. Włożymy sobie obornik czy gnój, jak to tam woli.
Mamy środę, dzisiaj w sobotę, w niedzielę popadał nam duży deszcz. Duży to znaczy 70 litrów na metr kwadratowy spadło u nas. To jest dość dużo. Z tym, że deszcz był fajny, taki drobny i padał chyba od soboty po południu przez całą niedzielę, praktycznie całą noc, z soboty na niedzielę. Więc na dłuższy czas nam przerwał żniwa. Powoziłem sobie słomę, którą miałem prasowaną wczoraj. No i usikowałem, gruberowałem jeszcze pól, nie gruberowałem, bo będę woził wapno. Czekam na te wapno. Patyk ma mi przywieźć, słuchajcie, z Morawicy. Więc żeby wykorzystać czas, a mam obornik i tak do wywiezienia, postanowiłem sobie troszkę go wywieźć. Mamy takie pole 2 hektary po Przędrzycie Corrado. Przędrzy to sypało, tak myślę, gdzieś teraz po spokojnym przeliczeniu między 6,5-6,700 gdzieś, co uważam za dobry wynik na ten rok. To mi otwierał klapy, klapa otwiera się. Bo był jaki był, wiadomo, ograniczone nawożenie. Zimna bardzo wiosna, bez deszczu w ogóle. Dlatego ten deszcz, który teraz popadał, przydał nam się strasznie, że tak powiem, na kukurydzę, bo już na piaskach zaczęła schnąć. Na jakiś czas jej wystarczy. Ktoś na podrywki. I w ogóle ogółem. Także słuchajcie, tu już zobaczcie, od rana wożę sobie tutaj z przerwami, zaraz kończę jeszcze na rozrzutniku, no. I będę chciał to dzisiaj jeszcze zagruberować, ten obornik, żeby nie leżał, bo jutro już będzie czwartek, więc od niedzieli praktycznie uważam, że już ta słoma podeschła. Zostało mi do wymucenia hektar pszenicy, asory, więc już teraz wiem, jaki jest plon. To była pszenica, która najbardziej sypała z wszystkich, nie liczyłem, ale naprawdę w tym roku to ona wygrała. I słuchajcie, no nie było żadnych takich tam szałów, jak, że tak powiem, w innych latach, nie? Ale 7,5 tony z hektara było, więc na ten rok stresowy i ograniczonym nawożeniem uważam, że jest zadowalający i jest ok. Będę siał ją w tym roku też. Zasieję też Corrado. Tutaj, jak widzicie, jedziemy na polu, tam do dołku z góry jest glina, w większości glina. Lasa myślę, że od 4B na końcu do 7, od połowy pola piasek, więc te przęże to też by sypało sporo więcej, myślę, gdyby nie piasek od połowy pola, bo jednak Corrado jest przężytem ze wskazaniem na troszkę lepsze gleby. Czyli tutaj lepiej mi się sprawdził Liborius, ale podoba mi się to Corrado, będę go siał w tym roku również. Zasiejemy chyba nową pszenicę Liberia, no ale to wam później powie, jak już podejmę decyzję, co i jak. Tu sobie wozimy obornik, zagruberujemy go, zasiejemy poplon. Słuchajcie, będzie facelia, będzie przezyto i sradera. No, rolno środowiskowych, a roślinką będzie, która tutaj, że tak powiem, w głównym plonie na przyszły rok będzie kukurydza. Chyba na kiszonkę. Także tak tutaj sobie włożę, naprawdę masę tego wybornika mam, więc słuchajcie, uważam, że należy wykorzystać to, co mamy przy tej cenie nawozów. Jeśli chodzi o nawozy fosforowych, już część mam zamówionych w zasadzie, jeszcze nie dojechały. I saletrę kupiłem,
udało mi się, nie wiem czy udało, czy to można nazwać udało. Kupiłem ją po 3750. Uważam, że tańsza nie będzie. Także no, to jest to kosmiczna cena, bo no, auto saletry 24 tony, no policzcie sobie, jakie to są kwoty zrzucające z nóg. Jestem ciekawy, jak w styczniu to zboże, wszystkie zboże, jak wiecie, magazynowałem, co wcześniej też na filmie widać, nie sprzedawałem jakby nic. Co do obornika, no, atakuje tylko 50, może 60 ton na hektar, co najmniej 50 jest na pewno, ale chyba więcej. Jest tak z alkoholem. Czy można się bawić bez alkoholu? Można, ale po co, skoro jest? Tak samo jak jest obornik, wapnowane było 2 lata temu po tubu Galileo jęczmi, jak nie ktoś pamięta może. Więc obornik się tutaj jak najbardziej, że tak powiem, przyda. Troszeczkę już będzie z głowy. I tak jakby też na płycie, słuchajcie, będę miał pusto. I jutro będę swobodnie mógł wrócić sobie do żniw. I nie martwić się, że gdzieś tam na płycie mi się zapcha, bo miejsca braknie, bo już było dość pełno tego obornika. Będę cały dzień wożąc go. Da nam to na pewno sporo luzu na płycie i całe żniwa spokojnie będzie można sobie dokończyć. No w sumie żniwa, no tak żniwa trzeba nazwać, bo no skoszę jutro ten hektar pszenicy. No ale słomy, jak wiecie, mam do wożenia mnóstwo. Od znajomych, od kolegów też biorę za obornik, wymieniam. Potrzebuję gdzieś 1200 bel słomy rocznie. Mam zniesione dopiero 200 coś? 200 coś. Mam zwiezione, a no i z jęczmienia już wyścielone praktycznie, było 40, też kilka, już nie pamiętam, musiałbym wszystko zapisywać z drugiej strony. Wszystko w stodole i w stogu musi się zgadzać. Także tak jak powiedziałem, będę chciał to zagruberować z tego względu, żeby już mieć na jutro z głowy skończyć, może ze przepnę pracę, jak nie przepnę to jutro luźno na spokojnie. Dzisiaj mega ciepło, to powietrze dzisiaj nie tyle, ale wczoraj słuchajcie było ciężkie takie, bo ta ziemia bardzo nasiąkła. Ten deszczyk dość wolno padał, ale paruje ta ziemia i ta temperatura to takie bardzo wilgotne, nie? Czy gdzieś tam jak w Wenezueli, czy w Panamie, takie ciężkie powietrze. No to sobie rozrzucimy, żeby wszystko było elegancko i praktycznie. Drogę zresztą trochę przy tego wali brzydko. Staram się nie rozrzucać na drogi gdzieś tam, ale no, gdzie złoto leją, to i się uleje, prawda? Także to sąsiad, widzicie, zasiał kukurydzę bardzo późno. Także sobie tam rośnie jakoś, ale nie za dużo jest. I tak jak wam mówiłem, że dogram kawałek zgruberowania tego obornika i tak właśnie robię. Zobaczcie, tu trochę mamy niedocięte, a jutro to skoszę. Z tej oto przyczyny, że było zielone pod krzakami, nie? Jak kosiliśmy. I trzeba było to po prostu zostawić. Na wieniec będzie. Głębiej trochę, słuchajcie, gruberuję sobie.
żeby ten obornik się przykrył. No super by było, gdybym miał już składniki do poplonu, ale ich jeszcze nie mam. Od razu bym rozrzucił, gdzieś tam przebronował, niech sobie już rośnie. Później jak się skorupa zrobi, to nie będę musiał czymś tworzyć, ale no szkoda też jakby mi jest czasu, bo już widzę Patryk u kolegi chyba buci przeżyto. Czyli wyjechał kombajn, już musi być w miarę suche. Pszenica wiadomo ma te portki tak zwane, czyli on tam będzie zawsze mokrzejszy, ale tyle co zostało to koledze, będę tam 2,5 hektara i u mnie hektar. Tam dalej widzę gdzieś prasa chodzi, czyli już podejrzewam, że się nadaje, ale co grubsze wałki słomy przyjechane kołami, myślę, że gdzieś tam one szybko nie dojdą w tym temacie. No i dobra, to się zrobi, będzie jedna rzecz z głowy. Sąsiada rośnie przeżyto przez miedzę. Pewnie koło domu kombajnuje, bo to ma dalej pole. A ja jutro wyjadę prasować, słuchajcie. Najpierw słomę z mieszanki. Później z mieszanki tam, gdzie ta trawa. W pierwszej kolejności, a po południu wyjdziemy sobie domucić i dalej prasować słomę z pszenicy. No i co? No i tak w sumie w koło Macieju będzie coraz mniej tej pracy, znaczy mniej. Będzie inna w to miejsce, będzie tyle samo pewnie, ale swoją drogą jestem ciekawy u tych, którzy mają hodowlę, jak u was cena mleka. U mnie ostatni miesiąc była 2,30 bodajże. Z jakimś małym groszem chyba, 2,30. Ale słyszałem, że też gdzieś niektóre spółdzielnie płacą sporo więcej. Może, jeżeli możecie, napiszcie w komentarzach, jak za lipiec, sierpień cena była u was. Wszystko drożeje w szaleńczym tempie, słuchajcie, najgorsze jest to, że kupuję glicerynę dla krów. Dla tych bardziej wydajnych i po wycieleniu. W zeszłym miesiącu za 1200 kg, czyli za Mausera, było 6000. Dwa miesiące wcześniej było 5000. A dzisiaj był przedstawiciel, powiedział mi 7000. Z haczykiem jeszcze. Nie wiem, co ten rolnik zarobi, to trzeba go wyruchać, wydupczyć, zabrać mu tą jego jakiś tam zysk, który by ewentualnie został. Ma, no to go ogolić. Ogolić mu jaja i do przedszkola go puścić tu. Rozdziobią na skrótki i wrony, skóry czy byki. Muszę się przebranżowić na coś jakoś. Zioło, siak czy coś, nie. Słuchajcie, jesteśmy na polu. Gdzie tu przegradza wszystko koło mnie, takie coś. Nie wiem. Generalnie to nas łom bym odwiózł, bo jedna rura prawdopodobnie waży ponad 10 ton. Taka, takie, zobaczcie oto, takie rurę. Nawet na razie na wierzchu. Dziadek tam z tyłu, musi go słychać. Nie będzie widać? Tu stoimy kajsem, zaraz będziemy prasować dalej. Tomek tutaj, tu się śmieje z wszystkiego. O, no. Dziadka kurz idzie tam. My tam przy rurociągu zobaczyć jakieś maszyny z tyłu, coś. Ale to fajnie to wygląda, tak dosyć. Takie nietypowe, dlatego postanowiłem. Postanowiłem wam nakręcić, nie wiem, złotówkę za kilo. Jedna rura podobnie już 10 ton ponad, ale to ty, jedna to jest chyba. Nie, to nie jest taki złączka, jest, nie? No bodajże, coś takiego. Tam jest chyba jak Tomek, ileś Tomek do końca, ja pójdę do końca, pokażę wam jak rura wygląda. Od końca do końca. Tam jest, zobaczcie, wykop. To już pospawane jest, pozlepiane. Jakieś numerki. Na pole, że wolno mi to robić. Metr średnicy. Pierdzielona, patrz. Tomek jest tam, zobacz. Ty, to ile to ma może mieć metrów? Chyba więcej, bo naczepa ma
14 coś, on na czapę wystaje koło 20 metrów ma rura, nie? Takie, zobaczcie, ciekawka. A tam wykop jest zrobiony. Tomek, przeskoczysz, bo mi się nie chce. A zobaczcie, tam już wszystko jest pospawane, to przyjedą maszyny, to wrzucą. Co musimy zrobić? Abyś przeskoczył, zobacz, pokazał, jak głęboki jest tam ten wykop pod te rury, nie? A ty do środka to nie wchodź! Tylko nie, ale... z góry paszka, nie wchodź! Tak, ale zobaczę w ogóle, jak to wygląda. Kamerę weź i pokaż tylko, jak to wygląda, nie? Ojej! Zobaczcie, jakie są wykopy. To jest gazeciok numer 2, który koło mnie idzie. Zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda, to za płytko wcale nie jest. Takie, co piszą te łaziki. I oni to wszystko później jakoś powoli wsadzają. Ale to, że to nie pęknie na tych spawach, nie wiem, czy tu... co ileż jest to pospawane, zobaczcie, tu jest spaw, bo widzę, tu jest spaw i tutaj jest nakładają taką właśnie gumę. To jest o to chodzi. Nie wiem, jak to działa. 11.07.22, czyli tu jest 11 lipiec, 22 rok, że to zarobili, nie? Tak. I to zakleili wszystko i to wszystko, że to wszystko jak kładą, że to wszystko nie pęknie. Obok jest drugi gazociąg, kawałek, nie wiem, ile, 100 metrów obok? No, raptem. No, także dwa gazociągi obok siebie. Tym ludziom zabrali naprawdę, zobaczcie, masę pola. Odszkodowanie będzie płacone po zakończeniu inwestycji. Tak naprawdę nie wiadomo jakie, ile, w jakiej wysokości. Z tego co słyszałem, to niewielkie. Ktoś to ma opaść. Idzie niżej, tam naprawdę są wykopy bardzo głębokie. No tam to już faktycznie. No, przebicie przez drogę, nie? No. Jakie to są koszty? Jakie to, ile koszt jest jednej rury? Ile to dla mnie to są jakieś kosmiczne pieniądze. Koszta niewyobrażalne. No. Idziemy, bierzemy sobie swoją robotę. Tak. Kij z rurociągiem, nie chcę tam, nie wiem, tutaj tłoczą, co se chcą. A my jedziemy pracować. Dalej, Kosie. Nara!